Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w drugim odcinku symulowanej kariery Wisłą Kraków. Na wstępie, jeszcze przed tym odcinkiem, przed meczami i kontynuacją tej kariery, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na mój drugi kanał z kompilacjami piłkarskimi, wiecie, skills and goals, jakieś takie, no skróty może piłkarskie nie, ale jakieś fajne bramki i bramki drużyn, takie wiecie, normalne kompilacje piłkarskie. Serdecznie zapraszam do linku w opisie, a także na odwiedzenie mojego kanału na stronę główną, tam też macie link z przekierowaniem do drugiego kanału na YouTubie. Jeszcze chciałem Was przeprosić za jakieś odgłosy w tle, ale po prostu straszny grad pada i może być to lekko słyszalne w tym odcinku. Tak, no i jeszcze coś jednego miałem powiedzieć. Aha, jeszcze chciałbym zrobić taką serię z Ultimate Team, że zaczynam brązowym składem i po prostu później gram rivalsy i po wygranych meczach ulepszam swój skład do jakichś, nie wiem, kupuję sobie jakichś chcę zawodników do, powiedzmy, jakąś srebrną kartę, jakich tylko chcę sam. No wiadomo, nie mogą to też być, ale powiedzmy, albo o jeden overall będę ulepszał tych zawodników, to nawet by jeszcze początkowo brązowy, więc to będzie najsłabszy jakiś tam skład. Jeszcze to zobaczymy, ale myślę, że to nie jest głupi pomysł. Jeżeli chcielibyście coś takiego, to zapraszam. No troszkę już było tego wstępu, także lecimy do odcinka. Pierwszy mecz z Jagiellonią na wyjeździe. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego, to serdecznie zapraszam, bo fajnie, fajnie poszło w tych pierwszych 5 meczach. Skład, jeśli chodzi o Jagiellonię, to myślę, że tutaj obrona jest ogarnięta. Nie wiem, jak Savicevic się spisał właśnie w tamtym meczu. Już zapomniałem, szczerze mówiąc, bo ten odcinek nagrywałem 2 dni później. Później dopiero będę na zapas nagrywał. No ale dobra, no myślę, że wyjdziemy też takim składem, bo to jest taki mecz z Jagiellonią na wyjeździe. Taki ważny, żeby wygrać, żeby na wyjeździe też swoje punkty zapieczętować. I uwaga, uwaga, wygrywamy go 2-1, bardzo dobrze, Jóźwiak i Tupta. No, prowadziliśmy nawet 2-0 i tam w końcówce gdzieś jeszcze Jagiellonia strzeliła. Fajnie, że też Tupta strzela. Bo Turgeman ma tylko chyba jedną bramkę na razie, albo dwie, to nie jest dużo. Ale no też możecie zobaczyć, że niestety tutaj jest bardzo wyrównane na górze tabeli, przez to, że nawet wygraliśmy aż 4 mecze i jeden zremisowaliśmy, tylko jeden przegraliśmy. Jesteśmy dopiero na miejscu 5. Także tu rywalizacja jest niezwykle wyrównana między miejscem 1, a nawet powiedzmy 5., 6. Tu jest niezwykle wyrównana rywalizacja. Robimy trening. No i w tym odcinku zobaczymy, czy będzie to 5, czy więcej meczów. Mam nadzieję, że może być troszkę więcej. Ale zobaczymy. Fila się fajnie rozwija, Hołownia. Szot też i Jóźwiak. No, Buksa też spoko. Także wszyscy się fajnie rozwijają. Najlepiej, najbardziej zadowolony jestem z tego, że Buksa się rozwija i Fila, Jóźwiak, no reszta też wiadomo, ale tych trójki najbardziej jestem zadowolony. Mecz zobaczymy kiedy następny. W piątek. W rzeczywistości to była bodajże niedziela, bo byłem na tym meczu w Krakowie z Zagłębiem. Dobrze to pamiętam. Dobra, no ja bym tutaj szansę dał Tupcie, żeby za tego Turgemana zagrał overall o 4 niższy, ale no Basza jest niezadowolony, to niech zagra, on też się dobrze spisuje, ma overall dobry, może Żukow niech odpocznie w tym meczu, a tu Figuera będzie i jeszcze co byśmy tu dali, no nie ma co tu zmieniać tak naprawdę, mógłbym ewentualnie szansę jakieś tam dawać Hołowni czy Szotowi, tak? Szotowi, chyba Szotowi, czasami, no ale nie wiem. Sorry, drobne cięcie, bo ten grat naprawdę tak nawala, ale to nieważne. Drugi mecz, taki skład widzieliście jaki? I remis z Zagłębiem. No niestety, nie jest to zadowalający wynik, mnie nie zadowala. Jóźwiak co prawda strzelił dwie bramki, to jest plus,
ale co z tego, skoro mamy też i remis. No i tu okienko transferowe. Ja tu sobie to okienko, o, powołania właśnie, możemy zobaczyć. Jóźwiak jak najbardziej zasłużenie, Kuba też. Sadlock, no miał fajną formę, ma, więc troszkę mnie to zaskoczyło, ale spoko. Delef i Figuera z Wenezueli, czyli takie ciekawe, ciekawe tutaj. Nie spodziewałem się dla Sadlocka. Jóźwiaka troszkę też. Niby te 2,5 miliona, jak widzicie, mamy. Ale no nie wiem, czy kupować teraz kogoś, czy nie. No i właśnie tak sobie teraz, jak o tym myślę, to przecież jest taki pan jak Karbownik, który mógłby grać na pozycji środkowego pomocnika. I on ma klauzulę 1 700 000. I patrząc na to, no, co ja wam powiem? No, on jest w rzeczywistości kozakiem. Ja go biorę. Ja go biorę, bo po prostu liczę na to, że w karierze też będzie kozak i się rozwinie bardzo. A powinien tutaj mieć potencjał duży, bo w rzeczywistości jest niesamowity. Rola w zespole. Ważny piłkarz, ponieważ on by grał SP. Tak. 3 lata. 3 lata mnie tutaj zadowolą. On chce 5, no proszę bardzo, to jest ciekawa sytuacja. Ciekaw jestem, ile on by chciał płacy. Mam nadzieję, że to nie będzie dużo, ale powiedzmy, że 2 800 stanie mu jestem zaoferować. Nie wiem, ile on by tu chciał. Dajmy 30 bonusu. Jest okej, okay. Także troszkę przepłaciłem nawet. Ciekaw jestem, jaki on ma overall bardzo. Bo sam nie wiem, jak to wygląda. Tylko 6-4? 1 700 000 dałem za niego, ale to jest perspektywiczny zawodnik. Damy mu szansę. Nie wiem, czy od razu go tak dawać na pozycję SP. Ja bym go nawet przetestował na obronie. Właśnie, kurczę, nie mam pojęcia, w jakiej teraz go dać, na jaką pozycję. To jest ten problem. Jeszcze z racji tego, iż ile mamy hajsu? 700 tysięcy. Nie, to dobra, bo chciałem jeszcze szkółkę zrobić, ale zostawmy. Zostawmy sobie te 700 tysięcy. Nie chce mi się okienka tutaj. Także no co, ja bym tu przesymulował do trzeciego, żeby potem też nie spadło drużynie jakoś morale, bo lubi spaść, jeżeli się symuluje. Co tutaj mamy? No i właśnie mamy ten raport, koniec okienka, comiesięczny raport zwiadowczy. Jak to wygląda? Wartość słaba, ten jest beznadziejny piłkarz, ten też. No, ten też nie jest za dobry i no, trafili nam się bardzo słabi zawodnicy. Trafili nam się bardzo słabi zawodnicy, są mnie martwi, bo mamy tylko w szkółce dwóch dobrych na razie. A tych piłkarzy niestety nie będę obserwował, są zbyt słabi. Popatrzcie, mamy dwóch takich zawodników, ten Olkowski fajnie, no przede wszystkim Kamiński. To jest człowiek, którego ja w tym momencie już przenoszę do drużyny. Mamy tyle LO dobrych, że no naprawdę. Fajnie, bo po prostu w Polsce tych elo dobrych nie ma, a tutaj w FIFA widzę, że wysyp jest w tym okresie spoko. Ten Olkowski też się pewnie rozwinie jeszcze bardziej. On akurat jest jeszcze taki, który, no, który damy mu czas, ale liczę na to, że się rozwinie. Ta wartość nie jest za duża, ale no cóż, poczekamy. I tutaj, czy kogoś by zmieniać? Nie, na razie niech się rozwinął. Jóźwiak do złotej karty 7-5. Szot, żeby tak 6-5 miał. Fila do 70, Hołownia 6-5 i Buksa tam więcej, bo Buksa bardzo liczę. I potem damy szansę tym juniorom. Dobra, lecimy dalej. No to patrzę już teraz, że to będzie max 5 meczów teraz, bo troszkę to zajęły te transfery i tak dalej, także odcinek też pewnie koło 20 minut pewnie będzie, no gdzieś koło tego zajmie, tak mi się wydaje. Ale w symulowanej karierze jakichś cięć nie będzie, nie będzie jakiegoś montażu, no bo to jest symulowana kariera, tutaj bardziej przy jakichś odcinkach z Ultimate'a i
tak dalej. Dobra, wyjazd do Kielc. Albo dać Pruszkowi. On ma w ogóle 4 słabszej. Brożyk, to jest spoko, tylko 2 sztuczek. Błaszczykowski, Jóźwiak, wiadomo. Żukow zagra. Karbownik smutny. To. Pff, no, Sarlok dostał powołanie i za to ma zagrać karbownik. Straszny dylemat mam. Dobra, na razie karbownik nie zagra w tym spotkaniu. Nie wiem, czy Bóg się nie da szansę. Dobra. Ostatecznie Buksa zagra i zagra też Wojtkowski. Zagra też Wojtkowski, który chyba tu siedzi na. Tak, na tej rezerwie. Ten Kamiński. No nie mam jak. Nie mam jak go tu dać. No po prostu mamy fajną kadrę. Taka kadra, no faktycznie na europejskie puchary bym powiedział, na ekstraklasę. Ta jest kadra. Taka naprawdę spoko. Dobra, symulujemy mecz z Koroną. Boję się tego meczu. Szczerze nie spodziewałbym się tu zwycięstwa. Ale mamy! Mamy zwycięstwo. I Tupta strzela bramkę i Jóźwiak. Tupta bardziej strzela z ławki. Dlatego nie będziemy mu dawać szans od pierwszych minut. Bo jak widzicie, dobrze sobie radzi z ławki bardziej. No, tutaj się ten. Damu, że sobie dobrze radzi. Mamy miejsce czwarte. Bardzo, bardzo fajnie. No, jeden punkt przed Lechem. No tutaj strata do Krakowi aż 5 punktów, czy Lech i Legii, bo tutaj oni mają wszyscy tyle samo. Ale to jest do odrobienia, to jest dopiero 8 meczów w sezonie. Ja bym chciał to miejsce czwarte, trzecie mieć. Dobrze by było, jakby na przykład pierwszy zespół, który wygrał Ekstraklasę Puchar Polski. Może to być trudne, ale żeby tak było, a my byśmy z czwartego awansowali, bo trzecie może być jeszcze w tym sezonie ciężko. Ciężko może być. Mecz z Wisłą Płock też na wyjeździe na pewno, bo no na pewno na wyjeździe. Kadra, czy zmieniać coś tutaj? No, damy szansę Karbownikowi, niech się chłopak ogrywa, Sadlok jest szczęśliwy, ma powołanie do kadry, niech przed kadrą odpocznie, niech tu zagra, zagra też znowu Buksa. No nie ma co tu zmieniać też, no i Wojtkowski nie wiem czy się wyróżnił, dlatego znowu Sawicewicz wejdzie, to tak będzie na zmianę Wojtkowski, Sawicewicz, on ma 21 lat, więc ten Wojtkowski też jakoś tak. No będziemy trochę mu dawać szans, bo jest Polakiem, żeby się rozwijał, żeby miał lepszy ten overall. Dobra, lecimy z Płockiem na wyjeździe, 15 punktów, oni mają świetną pasę, ale remisujemy, no kurczę, niestety Kuba chybił karnego, była duża szansa, żeby ten mecz wygrać. W kapitalnej formie jest Jóźwiak. No dobra, remis na wyjeździe nie jest zły, jest okej. Okay. Jóźwiak królem strzelców na ten moment oczywiście. 9 meczów, 8 bramek, kapitalna forma. Błaszczykowski też 3 bramki. Ktoś jest jeszcze z naszych? Chyba nie. Asysty, zobaczmy asysty. Aż 2, no 2. 2 Żukowa. Jak to z czystymi wygląda, bo chyba Buchalik tylko 2? Mi się wydawało, że więcej. No ale dobra. Ilis 1. Czyli z czystymi jeszcze kątami nie jest tak świetnie. Ale. Czyli karbownik na razie słabo wypadł. Zobaczymy właśnie jak to wygląda. Forma. Buchalik. Ekstraklasie 6-8. Tarcze Europy w ogóle nie patrzymy. To towarzyskie mecze. To jest nieważne. 6-8 Ekstraklasa. Lis 6-3. Hołownia nie grał. Kamiński też. Sadlok 6-8. A to patrzcie. Myślałem, że lepiej. Czyli musiał ostatnio gdzieś występy tutaj gorsze mieć. Jóźwiak 6-3. Słabo, słabo w ostatnim meczu. Hebert 6-60. Też tak. Ok, no, może być. Blażyć 6-9.
To już jest spoko. To 6-9 to jest ok. Klemens, o matko boska, 6-0, to nie patrzymy w ogóle. Wasilewski, tak. Fila kapitalnie 7-0, to jest bardzo dobry sezon na razie. Nie psuj 6, a on tarcza Europy. Burliga średnio. Kuwejuś, nic, Basza. Basza. Aj, Basza słabo, to Baszę trzeba wymieniać. Figuera bardzo fajnie, czyli Basza tutaj do zmiany jest. Sawicewicz. Tak średnio. Jóźwiak, widzicie sami, kapitalnie. Mak średnio. Żukow. No, czyli ta pomoc. Pomoc troszkę. Trzeba tu by pomoc było wymienić w następnym meczu. No i już wiem, kto zostanie wymieniony. Wojtkowski na pewno wejdzie. Może damy szansę Carlosowi. Kuba bardzo dobrze sobie radzi. Czyli na razie Kuba, Jóźwiak tam był. Wojtkowski sobie świetnie radzi, tak samo sobie ten, kurde, obrońca, Żuwi, Jezu, już sam zapomniałem, Buksa średnio, Turgeman jak na to, że nie strzela, no to ciekawie, Tupta bardzo fajnie i to tyle. Okej, no co ja wam mogę powiedzieć, powiem wam tyle, Wojtkowski wchodzi za Sawicewicza. Żukow zostaje, Figuera zostaje, chyba, no bo, albo nie. Robimy tak, że Figuera tutaj, a tutaj wejdzie sobie Czuka. Na napad wejdzie ten Tupta. Delew tutaj widziałem, że jest naprawdę nie najlepiej, ale z nim morale, no ale dobra. Sadlock, Fila, Blazić, Hebert. No niech to już zostanie tak. Niech to już zostanie tak, następny mecz będzie u siebie, ale właśnie chyba Piast. Nie, to jest derby z Krakowią, moi drodzy. Derby z Krakowią. No to jeszcze ten mecz jeden i kończymy ten odcinek. Derby Krakowa na stadionie Wisełki. Piątek 27 września 2019. Niestety, tak jak w rzeczywistości było w pierwszym meczu, tak tutaj też porażka. No ale nie oszukujmy się, lepszą kadrę mają w FIFA. No, jak dobrze wiecie, to ogólnie w rzeczywistości drugie derby wygrane na ich stadionie 2-0 niedawno. Ale niestety tutaj przegrywamy. No i nie ukrywam, że jestem bardzo zły. No bo. No tego meczu nie wa. Takich meczów nie wolno przegrywać, no. Nie wolno. Piast pewnie nas przegoni jeszcze zaraz. Raport o juniorach. Ten zawodnik tutaj nasz. Dobra, no damy go do drużyny, żeby potem go tam gdzieś rozwijać. Mak kontuzja na 7 dni. Raport zwiadowczy, o. O, mamy tutaj ciekawego. No, jednak nie aż tak bardzo. Zawodnika. Zaraz to zobaczymy. 60. 50. 60. O! Tu już jest jakiś lepszy troszkę zawodnik. 15 lat, wartość większa. Jego sobie weźmiemy. Jeszcze się zastanawiam nad nim, bo nie jest aż taki zły. I nad nim też. Dobra, na razie niech trenują, znaczy na razie niech tutaj będą. Nie będziemy. Ich tutaj doskonałe wyniki osiągnij. Aha, no tak, fajnie. Okej, dobra. I po tym, jak patrzę na tą szkółkę, jak wygląda, to ja muszę tutaj kogoś wręcz zatrudnić. No, ale kokosów to tutaj nie ma. Nie, dobra, to nikogo nie zatrudnimy tak naprawdę. Niestety, mogliśmy w jednego lepszego zainwestować, no ale trudno. Co zrobić?
I trening jeszcze tutaj naszym zawodnikom musimy dać. Spadliśmy na 7 miejsce niestety. Fila i Buxa. No fajnie się ci Fila, Buxa rozwija, Jóźwiak, ale potrzebny nam jest jednak środkowy obrońca jakiś. Dobrze by było, żeby Shot się tutaj też rozwijał, no na razie spoko. Bo no... Ten Blazić ok, ale Heber w tej karierze tak nie wygląda. Chyba dobrze, jak na razie troszkę tych bramek tracimy. No i ostatni mecz będzie wyjazdowy z Lechem. Tu też niestety raczej będzie porażka. Utrzymamy się w grupie mistrzowskiej. Po tych 11 meczach. Znaczy wiecie o co chodzi. Także było spoko, jest troszkę już gorzej. Damy szansę Żukowowi. Jóźwiak i Figuera powołani. Kto chciał grać? Ten Żukow chciał grać. Nie za Jóźwiaka, no bo będziemy poważni. Turgeman. Witkowski zagra. Nie wiem jak Karbownik się spisuje. Ale nie będziemy go na razie tutaj dawać. No nie mam tu za bardzo co zmienić teraz. No ten Kamiński 6-2, 17 lat. Ja bym go tutaj niedługo przetestował, ale na razie taki skład wyjdzie na Lecha. No oni też zdecydowanie mają więcej kart w FIFA, powiedzmy, ocenionych na lepszy overall niż my. Troszkę się chyba przeliczyłem z tymi pucharami teraz, tak myślę. Wiecie, no bo... No niestety, aż 3-0 dostajemy. Sadluk czerwona i Fila niestety kontuzja. Co mogę powiedzieć po tym odcinku? Jesteśmy obecnie na miejscu 7. Możemy spaść na 8 chyba. Tak, możemy spaść na 8, jeżeli Górnik pokona Krakowie. Jeżeli Górnik pokona Krakowie, a to może być ciężkie akurat, więc... no wolałbym, żeby jednak mimo wszystko pokonali, bo nie chcę ich wysoko w tabeli, ale to mniejsza. Cóż, ja wam dziękuję za oglądanie, to był długi odcinek, niestety nie te dwa ostatnie mecze nie zakończyły się zbyt dobrze, ale nie oszukujmy się, nawet jeśli bym chciał tu oszukiwać i teraz powiedzmy, że wyjść z kariery, nie zapisać wcześniej te mecze, przed tymi meczami, przed Krakowem i Lechem, i tak byśmy te mecze przegrali, ponieważ jesteśmy na razie zbyt słabi, żeby walczyć z Lechem, Krakowią, Legią. Tutaj chyba Lechia jest też wysoko. Tak, no nie jesteśmy za słabi na tą czwórkę. Będziemy walczyć bardziej o miejsce w grupie mistrzowskiej, wysokie poza podium, bo nie widzę tutaj nas. No patrząc na te dwa ostatnie mecze z Lechem i Krakowiem, to ciężko będzie, ale cóż, ja wam dziękuję za oglądanie. Miejmy nadzieję, że będzie troszkę lepiej. To tyle i siemka.